pytanie, czy w świetle tego, co usłyszeliśmy, na pewno te poprawki musimy głosować łącznie, czy istnieje jednak możliwość głosowania tych poprawek rozdzielnie? Dziękuję. Proszę Biuro Legislacyjne w takim razie o wypowiedź. Te poprawki zostały połączone łącznie, gdyż taka była wola wnioskodawcy. To jest poprawka numer 8, gdzie to jest zawarte jako jedna całość. Generalnie też mamy wątpliwości, czy one są z sobą tak sprzęgnięte, że trzeba je głosować razem. W naszej ocenie można je również głosować rozdzielnie, każdą odrębnie. Ale to też należy zapytać się wnioskodawców tej poprawki, czy też jest taka ich wola. Bardzo dziękuję. W takim razie jeszcze proszę o zabranie głosu panią minister. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, odnosząc się do tego przede wszystkim, co powiedziała pani dyrektor z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jestem bardzo zaskoczona, że pani mówi, że zabrano wam kompetencje. Myście tych kompetencji nigdy nie mieli z tego co pamiętam. Natomiast też zaskakuje mnie to, że oczekuje pani, że poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie przychodził do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i konsultował z państwem swoje inicjatywy poselskie. Odnosząc się dalej do zarzutów, które zostały sformułowane, ja przypominam, że Krajowy Plan Działań dla Konsumentów został opublikowany na stronach Ministerstwa Cyfryzacji w czerwcu 2018 roku i ten plan niezmieniony do dzisiaj, państwo obowiązuje, państwo do dzisiaj jesteście w złocie z wieloma elementami, które tam zgodnie z tym planem powinniście już byli dawno wykonać. Natomiast my wiedzą doskonale, co tutaj się dzieje. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie projektu, który aktualizuje Krajowy Plan Działań, natomiast on do dzisiaj nie został przyjęty. To oznacza, że tamten cały czas państwo obowiązuje. Odnosząc się też do tego, co powiedziała pani odnośnie selektywności, myśmy też przeanalizowali tę poprawkę i odnośnie pomocy publicznej. Ja proszę tutaj zwrócić uwagę na to, że zasady dotyczące pomocy publicznej są i oczywiście należy je stosować, natomiast nie można uznać, że tutaj w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o zaproponowaną w treści artykułu 17a, ma on charakter naruszający zasady pomocy publicznej, dlatego że się robi w kwestii stosowania. No tutaj już nie ma żadnej selektywności w tym przepisie, chyba że państwo ją widzą. Więc ciężko się w jakikolwiek sposób zgodzić z tym, co pani dyrektor mówi. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że faktycznie te przepisy, odpowiadając od razu na pytanie pana posła Arka i pani poseł Bubuli, faktycznie te przepisy już wcześniej pojawiały się w procesie legislacyjnym i tutaj był bardzo duży opór, mówię tutaj historycznie, był bardzo duży opór nadawców, którzy stwierdzili, że w żaden sposób nie zostały wykazane koszty, jakie zostaną przez nich w związku z zejściem na niższy zakres pasma. I trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ jak doskonale państwo pamiętacie, Urząd Komunikacji Elektronicznej bardzo długi czas twierdził, że będą koszty znikome. Teraz się tej teorii, tych twierdzeń wypiera, mimo że nie tylko były przekazywane ministerstwu w korespondencji, ale też były wielokrotnie powtarzane na spotkaniach z nadawcami. To wygenerowało ogromny opór nadawców w momencie, kiedy państwo się z tego wycofali i zaczęli twierdzić, że nic które nie miało miejsca. Natomiast rozumiem, że ja już tylko jedno zdanie, natomiast ja chciałam tylko powiedzieć, że w naszej ocenie, w ocenie rządu, ta poprawka odpowiada na postulaty, ma bardzo, bardzo precyzyjnie referuje do kosztów, jakie zostaną poniesione przez nadawców, które oni będą odpowiednio w procesie ubiegania się o obniżenie wykazywać prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dziękuję pani minister. Tu jeszcze jakiś głos ze strony społecznej, proszę bardzo. Tak, ja bardzo króciutko. Jaki mandat ma pani podsekretarz Wanda Bóg do dyscyplinowania UKE? Bo wygląda to... Ja, to nie jest pytanie dotyczące procedowanej ustawy. Bardzo dziękuję panu. Jeszcze proszę pana posła Mężydło. Jest nie na temat, proszę pana, pani więcej głosu nie udzielę. Za pani przewodniczącą, panie proszę Mężydło. Widzę, że w związku z tymi wątpliwościami UKE i naszymi, które były już na samym początku, bo ja nie byłem zwolennikiem tego, żeby ograniczać czas UKE do wypowiedzi, ze względu na to, że my, jak to się pojawiło, to od razu tutaj zwróciliśmy
uwagę na to, że do tego trzeba się mocno przyłożyć. Prosić o wyjaśnienie tej poprawki, skąd ona się wzięła. I tutaj, dziękując pani poseł Buguli za jej zdanie, ja uważam, pani poseł, że najlepiej byłoby się tutaj za sugestią Biura Legislacyjnego zgodzić na rozdzielenie tych poprawek i żeby nie było tych zagrożeń. Nie było takiego wniosku. Był wniosek posła Arka. I przy pierwszej głosować za, a przy drugiej przeciw. I wtedy nie będzie tego zagrożenia. Natomiast te zmiany już dopracowane można wrzucić w jakiejś epizodycznej ustawie. My ją szybko przeprowadzimy. Przecież to wiadomo, że na jednym posiedzeniu Sejmu, nawet za dwa tygodnie, możemy taką ustawę epizodyczną przepchnąć na jednym posiedzeniu całkowicie. Także w uzgodnieniu uważam, że to by było najsensowniejsze rozwiązanie. Według pana, panie pośle. Na tej listy. Bardzo dziękuję, panie pośle. W takim razie. Myślę, że i obiektywnie, że może się do tego ustosunkować pani minister. Jeżeli pan uważa, że to nie ma większego sensu. Nie, panie przewodniczący, zresztą przegłosujemy. Ja podam pod głosowanie wniosek następujący. Wniosek ze strony pani Dziuk, pani poseł wnioskodawcy, żeby te poprawki głosować razem. Ale poddaję pod mojej propozycji. Ale panie pośle, no rozstrzygnijmy to, kto z członków komisji jest za przegłosowaniem razem poprawki 15 i 17. Poproszę o podniesienie ręki. Ale nie, panie pośle przewodniczący. To nie jest łatwa materia. Ja nie mówię, że jest łatwa. Żeby to jednak eksperci o tym decydowali, niech pani minister się wypowie. Pani minister się wypowiadała. Nie wypowiadała się na temat tych propozycji, na temat takiego rozwiązania się nie wypowiadała. Pani minister się tylko wypowiadała i nawet wystarczy. Nie. Panie przewodniczący, żeby się wypowiedziała na temat tej propozycji. Dobrze, panie przewodniczący. Rozdzielenia i głosowania. Ustępuję. Panie minister, proszę o wypowiedzenie się. Czy pani jest za tym, żebyśmy głosowali równocześnie poprawki, czy rozdzielnie? Proszę przyjść. Jak rozumiem, pan poseł chciał uzyskać moje stanowisko w temacie ewentualnego przeprowadzenia oddzielnej legislacji w tym zakresie. No, szanowny panie pośle, ja przeczytałam tę poprawkę, ja się z nią zgadzam, uważam, że ona jest dobra, pełna. Nie widzę konieczności przeprowadzenia odrębnego procesu legislacyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani poseł. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo panie pośle. Z pełnym szacunkiem dla pani minister, ale pani minister nie jest posłem i członkiem komisji, to my jako posłowie decydujemy w jakiej formie głosować. Ale to jest składam wniosek, abyśmy głosowali odrębnie. No pani pośle, pierwszy wniosek był wnioskodawcy, żeby głosować razem. Pan nie jest autorem tej poprawki, tylko autorem poprawki jest Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Więc pan niech nie grzebie, nie miesza w naszej zupy, że tak powiem. To jest nasza propozycja. No, brawo! W waszej zupie, brawo! Tak, panie przewodniczący. Sejm to nie jest wasza zupa. Nie, ale Sejm nie jest wasz, tak jak pan powiedział. Trzeba nauczyć się nowej kuchni. Pani poseł składa wniosek o rozpatrywanie dwóch poprawek łącznie, to ja składam wniosek o rozpatrywanie ich osobno. I zdecydujmy jako komisja, jako członkowie komisji. Rewelacja. Nie chodzi o mieszanie. Od kilku minut tylko o ważne głosowanie, panie pośle. Od kilku minut to próbuję zrobić. Proszę o przystępne do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za głosowaniem łącznym? Proszę o podniesienie ręki. Nie by się będzie jeszcze szło. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Proszę podać wynik głosowania. 7 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący. Bardzo dziękuję. Wniosek Klubu Parlamentarnego PiS przeszedł. Przystępujemy zatem do głosowania. Panie przewodniczący, mam pytanie. Proszę uprzejmie. Dziękuję panie przewodniczący.
W trakcie naszej dyskusji pani z Urzędu Komunikacji Elektronicznej podniosła rękę z chęcią wypowiedzi. Zachęcam pana przewodniczącego, żeby udzielił jej głosu. Nie, tak jest, zgadzam się pani. Nie skończyłem, panie przewodniczący. Trzy minuty. Nie skończyłem. Natomiast bardzo proszę o udzielenie. Tak, już udzielam. Ale panie przewodniczący, nie skończyłem. Proszę nie przeszkadzać. To będzie króciutko. Obiecuję 15 sekund skończyłem. Panie przewodniczący, bardzo proszę, aby udzielić tej pani głosu. Nie limitować jej czasu. Jeżeli pan da limit czasu, to posłowie opozycji wyjdą z sali, złamiemy kworum, bo jest was na sali zaledwie 8 na 17 członków komisji i będziecie tu siedzieć do rana, dopóki nie poradzicie. Więc bardzo proszę o udzielenie głosu pani z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że udzielę pani poseł głosu i pani dyrektor głosu, ale postawię limit. A czy panowie wiecie, czy to jest wasza sprawa, macie do tego pełne prawo. 3 minuty, proszę, 3 minuty czasu dla pana. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję panie pośle. Jesteśmy zbudowani to poparcie, natomiast postaramy się naprawdę zmieścić z pewnością w tych 3 minutach. Ja chciałabym króciutko odnieść się tylko do merytorycznych aspektów wypowiedzi pani minister, więc będzie krótko. Nie będę zaprzeczać jakby każdemu z nami po kolei, to nie ma chyba sensu. Natomiast sprawa zasadnicza. Krajowy plan działań, jaki wisi w tej chwili na stronach NC, jest dokumentem nieaktualnym, co o czym wielokrotnie mówiła, pisała, to wynika po prostu z wielokrotnych wypowiedzi pani minister. Mało tego, na stronach ministerstwa wisi projekt aktualizacji tego planu w związku z derogacją, z jaką wystąpiła Polska w grudniu ubiegłego roku, a derogacja ta polega na odsunięciu o 2 lata terminu udostępnienia pasma 700. Więc moje pytanie jest takie, czy my mamy rzeczywiście dokonywać zmian decyzji rezerwacyjnych dla nadawców ze skutkiem na czerwiec 2020 roku, podczas kiedy pasmo ma być udostępnione dla systemów 5G dopiero 2 lata później? Co się ma dziać z tym pasmem przez te 2 lata? To jest jakby pierwsze pytanie. Poza tym przypominam, że jesteśmy 1,5 roku przed czerwcem 2020 roku, a nadal w wyniku poprawki senackiej zaaprobowanej przez NC nie mamy kompetencji, żeby przystąpić w ogóle do działań, do wszczęcia postępowań w przedmiocie zmiany rezerwacji. To jest jakby kwestia podstawowa. Kwestia kosztów. Znowu słyszymy, że my tutaj nie wykonaliśmy kosztów, nie obliczyliśmy kosztów. Kwestia kosztów migracji i rekompensat z tego tytułu jest i od początku była obowiązkiem resortu. Państwo stwierdzili na posiedzeniu tej komisji w marcu tego roku, że w związku z tym, że temat został przez UK zaniedbany, to państwo się tym zajmą i te koszty wyliczą i będzie specustawa, która w sposób kompleksowy ureguluje nam kwestię zmiany przeznaczenia pasma 700. Jesteśmy dzisiaj, to jest wypowiedź nagrana na stenogramie, mamy to na stenogramie tej komisji, mamy też wypowiedzi medialne pani minister. Ja się dzisiaj pytam, miałem 5 miesięcy, gdzie jest specustawa, gdzie są te koszty. Temat oczywiście wraca, niejako trafia do nas i dobrze, my się tym zajmiemy. Tylko apelujemy o to, żeby to się wszystko działo w jakichś cywilizowanych warunkach i żeby nie przygotowywać nam przepisu, który de facto jest tykającą bombą. Pomoc publiczna, pierwsza sprawa. Pani minister była łaskawa zauważyć, że my tutaj będziemy musieli pomocą publiczną się kierować i zabiegać o zgodność tych decyzji z pomocą publiczną. Ależ oczywiście będziemy to robić. Tylko to będzie trwało i nie wiadomo, czym to się skończy, bo przyznam tutaj publicznie, ekspertami od pomocy publicznej to my póki co nie jesteśmy i tym się nie zajmujemy. Nauczymy się, nie takie rzeczy się robiło. Natomiast to potrwa. A w tym momencie wywraca nam to do góry nogami cały ten przepis, dlatego że proszę spojrzeć sobie na artykuł 17b, który mówi o tym, że my już w latach 2021-2023 te podmioty, ci nadawcy mają korzystać już z tych zwolnień, a to oznacza, że my do końca 2020 roku musimy nie tylko wydać decyzje zmieniające rezerwacje, to czego nie mamy kompetencji nadal decyzją de facto projektodawcy, to jeszcze musimy sprawić, żeby one były prawomocne, czyli wydać je de facto w dwóch instancjach, skonsultować i tak dalej. Cała procedura administracyjna się kłania. A potem na wnioski przedsiębiorców złożone zgodnie z ich wątpliwością. Pani poseł, nie, proszę pani, jeszcze przekroczyła pani czas. Przepraszam, ostatnie zdanie. Proszę ograniczyć wypowiedź. Posłowie muszą w ciągu minuty powiedzieć i więcej na samą czas. Pamiętaj, za 6 minut. Musimy wydać te decyzje.
decyzje, również te decyzje dotyczące obliczenia kosztów i uzgodnić je z Komisją Europejską również w ciągu tego półtora roku. Inaczej nie wejdziemy w ten okres, kiedy oni mogą korzystać ze zwolnień i kiedy my mamy uszczuplone dochody przekazywać do Funduszu Szerokopasmowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pani posłów jest za przyjęciem poprawki 15 i 17? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. Dziewięć głosów za, 4 przeciw, nikt się wstrzymał. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia poprawki numer 16 Klubu Parlamentarnego Kukiz 15. Proszę bardzo, dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tę poprawkę jako Ruch Obywatelski złożyliśmy na prośbę radnych z miejscowości Uzdrowiskowych. Zaproponowane w procedowanym projekcie uchylenie litery H w artykule 38a ustęp 1 punkt 1 oraz litery B w artykule 38a ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych niesie ze sobą zagrożenie związane z utratą walorów uzdrowiskowych poprzez usunięcie ograniczeń dla strefy uzdrowiskowej A zapisanych w artykule 38 ustęp 1 punkt 1 litera H. Szanowny Panie Przewodniczący, dotychczasowe przepisy bez wątpienia mają za zadanie chronienie uzdrowiska przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi. Uzdrowisko powinno być traktowane w sposób szczególny. Otrzymanie i utrzymanie statusu uzdrowiska wiąże się zatem z koniecznością spełnienia dodatkowych obowiązków przez gminy, w tym związanych z zachowaniem wymagań dotyczących w szczególności ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełnienia wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków, wód lub do ziemi, gospodarki odpadami emisji pól elektromagnetycznych. Podkreślić należy, że niespełnienie norm środowiskowych może w dalszej konsekwencji spowodować utratę statusu uzdrowiska. Usunięcie wyżej wymienionych zapisów ustawy spowoduje powstanie nowych obiektów emitujących pola elektromagnetyczne na terenie miejscowości uzdrowiskowych i w konsekwencji może powodować przekroczenie norm środowiskowych dotyczących zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi. Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki. Bardzo dziękuję panu posłowi za uzasadnienie wniosku. Zgłasza się strona społeczna. Proszę o jeden głos. Tu pan z prawej strony. Proszę przyjąć. Tak, pan. Witam wszystkich. Nazywam się Rafik Enaui, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Prawo do Życia. I tak jak tutaj pan poseł Sachajko już powiedział, chciałbym wnieść o uchylenie zapisów artykułu 38a w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Co miałoby skutkować też generalnie wykreśleniem całego artykułu 13 z tego projektu rządowego dotyczącego ustawy o zmianie ustaw o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Przede wszystkim ze względu na dwa czynniki, mianowicie widzimy dziś taki trend ogólnopolski, gdzie miejscowości, które mają uchodzić za miejscowości uzdrowiskowe, mogą być całkowicie pozbawione swoich walorów. Nie chodzi tutaj tylko o aspekt tego, że uzdrowiska przestaną być uzdrowiskami, ale przede wszystkim o to, że dojdzie do kumulacji fal, czyli tak zwanej interferencji fal. W ramach przyjęcia tej nowelizacji cyfrowej mega ustawy jedna antena w technologii 5G nie będzie mogła być w odległości większej niż 20 do 150 metrów, optymalnie 50-75 metrów.
To przewiduje ta technologia oparta na tzw. falach milimetrowych, które opierają się na krótkich falach o wysokiej częstotliwości. Mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że żeby ta technologia mogła funkcjonować, jedna antena będzie musiała być w odległości od 50 do 75 metrów wszędzie. Przepraszam bardzo, proszę pana, teraz mamy rozstrzygnąć, czy jesteśmy za tym punktem? Dobrze, ja jeszcze raz tutaj apeluję, ja jestem jak najbardziej za wykreśleniem artykułu 13 z nowelizacji cyfrowej mega ustawy. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą o zabranie głosu. Chciałbym się w tej sprawie poprawki złożonej przez klub Kukiz 15. Szanowny panie posłanki, szanowni państwo, wielokrotnie dyskutowaliśmy już na ten temat, również z państwem w gronie na trakcie pierwszego czytania komisji. Ja zwracałam państwu uwagę na to, że dostaliśmy kilkadziesiąt stanowisk, szeroko rozumianej sfery medycznej, która zwracała się do nas o to, aby uregulować ten niekorzystny stan rzeczy. Mówię tutaj o na przykład Instytucie Komunikacji Zdrowotnej, Instytucie Ochrony Zdrowia, Porozumieniu Zielonogórskim, Telemedycznej Grupy Roboczej. To są tylko, tylko przykład Fundacji Widzialni. Natomiast chciałabym, więc nasza poprawka jest wynikiem przede wszystkim odpowiedzi na... Minister, proszę się odnieść do poprawki Kukiz 15. No, to jest właśnie to. To jest właśnie poprawka. Poprawka numer 16, złożone są z Kukiz 15. Tak, natomiast dokładnie tak. Natomiast to, że chcemy wyeliminować obowiązujący dzisiaj zakres, które to wyeliminowanie poprawka chce wykreślić. Także jak najbardziej się do tego odnoszę, do propozycji pana posła. Szanowni państwo, no to, że dzisiaj w pewnych strefach nie można lokować stacji bazowych, wcale oczywiście oznacza, że ludzie tam nie przebywają i nie chcą korzystać z dostępu do telefonii mobilnej i to nie oznacza, że nie ma tam zasięgu. Natomiast wielokrotnie, w zależności od tego, jak dane uzdrowisko wygląda, to jest zachowanie powagi na zewnątrz. Więc zasięg jest... Pana też nie żartuje. Uzdrowiska i internet mnie interesuje. Proszę. Mogę? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I tutaj, jeżeli pozwolę sobie dosłownie w dwóch słowach wyjaśnić państwu, że państwa telefony komórkowe są najsilniej emitującym urządzeniem w państwa otoczeniu, natomiast one emitują nawet 20-krotnie silniejszą moc w sytuacji, kiedy mają słaby zasięg. Więc jeżeli państwo się obawiają... Światłowody nic nie szkodzą. Przepraszam, przed chwilą Państwo postulowali nieobniżanie stawek dla światłowodów. Ja już kompletnie nie wiem, o co Państwo. Chcemy światłowody, żeby nikomu nic nie szkodził interesu. Dobrze, czyli minister, jeżeli ktokolwiek z Państwa w jakikolwiek sposób obawia się natężenia pola, no to chyba zależy Państwu, żeby one były jak najwyższe. Jeżeli ma być jak najniższy, no to dobrze, jednak żeby zasięg był dobry, a terminal, który Państwo posiadacie, nie imitował z 20-krotnie silniejszą mocą. Dlatego jeszcze raz powtarzam to, co już wcześniej powiedziałam. Proszę Państwa o sprzeciw wobec tej Stanowiska za i stanowiska przeciw zostało bardzo precyzyjnie przedstawione. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z członków komisji jest za przyjęciem poprawki złożonej przez Polskę jest przeciw? Proszę podnieść ręki. Brak konsultacji ze Stowarzyszeniem Uzdrowisk Polskich. Proszę nie przeszkadzać podczas głosowania. Proszę o podniesienie ręki. Proszę nie podnosić ręki, bo to jest przestępstwo. Pan naprawdę, jest tylko człowiek, który komisji proszę o podniesienie ręki. Wiecie, co jest przestępstwem? To, co pani sekretarz Ministerstwa Cyfryzacji robi, to jest przestępstwo. Potwierdzamy! Dziękuję bardzo, kto jest przeciw? Dziękuję bardzo, kto się wstrzymał? Nie wyjdziemy stąd, jak tak dalej będzie. Dziękuję uprzejmie, proszę podać wynik głosowania. Dwa głosy za, 10 przeciw, 1 wstrzymujący. No, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, uwaga 17. Będzie strajk. 17. 19 jest to już przegłosowane. Przystępujemy do poprawki numer 21. Proszę przedstawiciela grupy radnego o uzasadnienie poprawki. Panie Przewodniczący, Pani Minister, Wysoka Komisjo, wnosimy poprawki w artykule 38.3.
Uzasadnienie tej poprawki ma charakter redakcyjny, polega na skreśleniu w artykule 43 oraz pierwszych użytych wyrazów ustawy zmienianej w artykule 1. Sformułowanie to jest zbędne, gdyż nie ma wątpliwości, iż tiret pierwsze i trzecie dotyczą litery B w punkcie 11 artykułu 1. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. W takim razie poproszę stronę rządową. Popieram tę propozycję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to jest poprawka natury legislacyjnej, jak zwrócimy uwagę przewodniczącej pani. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów członków komisji jest za przyjęciem tej poprawki? Ale chyba, że nie ma głosu sprzeciwu. Nie ma głosu sprzeciwu. Poprawka 21 została przyjęta. Bardzo dziękuję. W takim razie przystępujemy na... Teraz musimy przystąpić do wyboru, czy całą ustawę to przyjmiemy, panie profesorze? Nie? No, w takim razie przystępujemy do wyboru po prostu. Pani, głos ma pani Dziuł. Pani poseł Dziuł. Ja zgłaszam pana przewodniczącego, pana posła Czerneckiego jako sprawozdawcę. Dziękuję bardzo, ale zgłasza się jeszcze biuro legislacyjne. Wyrażam zgodę. Proszę biuro legislacyjne. Panie przewodniczący, jeszcze prosimy o upoważnienie do dokonania niezbędnych korekt o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym na skutek przyjęcia poprawek dzisiaj. Oczywiście komisja udziela takiego upoważnienia. Bardzo dziękuję. Czy jest sprzeciw wobec kandydatury posła sprawozdawcy? Ja też, panie przewodniczący, się zgłaszam. Bardzo proszę, głosujemy za kolejności. Kto jest za kandydaturą posła sprawozdawcy Witolda Czarneckiego? Proszę podnieść ręki. Witolda Czarneckiego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki głosowania. Dziękuję bardzo. W takim razie komisja dokona wyboru. Dziękuję uprzejmie. Proponuję wobec niezgłoszenia. Ktoś nie gada? Nie widzę. Wobec na tym wyczerpaliśmy do końca porządek dzienny posiedzenia komisji. Zamykam posiedzenie komisji. Informuję, że protokół posiedzenia dołączony pełnym zapisem jego przebiegu będzie wyłożony do wglądu w sekretariacie komisji. Dziękuję państwu za przybycie. Dziękuję. Strona społeczna wnosi o... Wnosimy o odczyt publiczny. Całej nowelizacji ustawy. Odrzucenie w całości. To jest odczyt publiczny z całej. Strony społecznej, obywateli, którzy dali państwu mandat do ochrony w zasadzie naszego bytu w tym kraju. Natomiast państwo... Państwo nie wykonujecie swojego zadania, które dostaliście od nas. My jesteśmy suwerenem tego kraju. A może nie jesteście tu dzięki nam. Władza państwowa to jesteśmy. My decydujemy, kto wygrywa. I powinniście pilnować obywatela, który tak naprawdę powinien być. Sami też się usmażycie. Tak się usmażycie i pierwsi sobie załóżcie anteny na swoich dachach i tam testujcie na sobie. Myślicie, że drogami z Wi-Fi nie będziecie jechać? Dlaczego nikt nie poruszył tematu światłowagów tutaj? Wasze dzieci też będą się sprzedawały i uniknięcie smażenia, a jak wyjedziecie na jedną ulicę i się będziecie smażyć, niepozornie, Chodźcie. Trumna nie ma kieszeni, pamiętajcie o tym. Pieniędzy się nie da zjeść, a zdrowia się nie da kupić. Tak, jak nie będziemy mieli czystego powietrza, zdrowej żywności i nie będzie na świecie miejsca, gdzie się schowamy, to sobie te pieniądze zjem. Pozdrawiamy pana Czarneckiego. Trzecie jeszcze. Budujcie sobie w puszczach swoje wille i latajcie tam helikopterami. Nie, oni będą mieć wydzielone specjalne sektory. Jak elita cała, na sensie... Od samosądu ludzi, bo do tego dojdzie. Widzisz, co się stało?